Święto telewizji i telewidzów powraca w wielkim stylu. Na antenę Telewizji Puls. Chodźcie z nami. Idziemy powoli do garderoby. Jesteśmy w garderobie, gdzie trwają ostatnie przygotowania. O, może i ja się załapię. Przepraszam, można? Zapraszam. No i fajnie. Proszę bardzo. Dziękuję. Pan, jako aktor, doskonale wie, że uwaga i wdzięczność widza to jest najcenniejsza rzecz i dlatego tak bardzo ważne są telekamery, ponieważ właśnie widzowie je przyznają. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu, kłaniamy się nisko i witamy wszystkich Państwa na gali Telekamer 2020. Wielkie brawa dla Państwa. Serdecznie gratuluję wszystkim nominowanym, bo tak naprawdę wszyscy Państwo są już zwycięzcami. To jest potężne zobowiązanie. Obiecuję spróbować tego nie zmarnować. Telekamery Teletygodnia 2020 w kategorii serial fabularno-dokumentalny wynikiem 62% głosów zdobył serial Lombard, życie pod zastaw. Ojciec Mateusz. Ja tu widzę sezon trzeci. Z czym do ludzi? Ja niezmiennie od 12 lat jestem prawą ręką najseksowniejszego księdza ever. Rafał, czy masz w domu jakieś specjalne miejsce, w którym będziesz patrzeć na telekamerę? Trzymaj. Mam taką gablotę na wszystkie takie nagrody, które czy czas miałem muzyczne i to muszę chyba jakoś zmienić to, bo wiesz, to były za zupełnie inną pracę, ale też od widzów czasami nagrody, natomiast telewizyjna telekamera to chyba najważniejsza na razie nagroda w moim życiu. Bardzo chciałem podziękować, przepraszam, telewizji Puls, że po prostu jest transmisja i to w Teatrze Polskim dla aktora dostanie nagrody w teatrze i to jeszcze nagroda jest jakby pokazywana w telewizji, to super, moja mama przynajmniej obejrzała i to jest super. Bardzo się cieszę i dziękuję prezesom wszystkim i wszystkim, którzy padli na ten pomysł. I pozdrawiamy mamę serdecznie. Oczywiście pozdrawiamy mamę. Panie Henryku, jubileusz, 50 lat na ekranie, a przyznam panu szczerze, że ja się wychowywałem na pana filmach, serialach i właśnie a propos tego wychowania, co pan by polecił mnie jako młodemu, młodszemu koledze, bo za takiego się mam, żebym był taki jak pan po prostu, jeżeli chodzi o zdolności aktorskie. Przecież to jest proste, być sobą, nic więcej. Cześć, mówi Doda. Serdecznie pozdrawiam wszystkich telewidzów TV Puls. Pozdrawiam wszystkich telewidzów Telewizji Puls. Widzowie Telewizji Puls, kocham was nieprzytomnie. Wszystkiego najlepszego. Jesteście perfekt. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za uczestnictwo w telekamerach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i obiecuję, że będziemy codziennie tak samo jeszcze ciężej pracować na to, żebyście nas polubili jeszcze bardziej. Bardzo dziękuję.